Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w moim Like It z czerwca 2013 roku. Oczywiście blog spóźniony, ale to nie ma co wymagać, ja po prostu byłam na cudownym urlopie i po prostu ten filmik został trochę przesunięty i dopiero dzisiaj go nagrywam. Miałam niesłychaną przyjemność wziąć udział w wydarzeniu, jakie było sponsorowane przez firmę Takane, przez Farmonę oraz przez Imperium Kobiet, gdzie redaktor naczelną jest Ilonka Adamska. Miałam taką możliwość, aby malować tam Maję Hirsch, z czego jestem niesamowicie dumna i w ogóle fajnie. Uwielbiam pracować z celebrytami. Myślę, że to jest bardzo intymna sfera, w którą się wkracza, bo oczywiście no, żaden celebryta nie lubi, jak się go widzi bez makijażu, w takim totalnie takim sote wydaniu. Obdarzają nas takim dosyć dużym kredytem zaufania i naprawdę uwielbiam taką pracę. Natomiast dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że na tym wydarzeniu Farmona sponsorowała kilka nie nagród, ale takich upominków dla uczestników. Dostaliśmy Fresh and Beauty, oliwkowe masło do ciała, body butter. Tak, zapach jest typowo oliwkowy, świeży, cytrusowy. Zużycie widać jest takie, to jest opakowanie 200 ml. Oczywiście posiada on ekstrakt z oliwek, bogaty jest w antyoksydanty, neutralizuje wolne rodniki, opóźnia proces starzenia się skóry. Natomiast muszę przyznać, że jeżeli chodzi o nawilżenie, to jest takie średnie. Ja generalnie mam bardzo suchą skórę, bardzo, bardzo, bo ja mam atopowe zapalenie skóry. Jestem mega alergiczką i to od urodzenia. I potrzebuję naprawdę takich kuracji, które są bardzo intensywne. Dla mnie niezastąpiona jest Neutrogena, którą kocham i uwielbiam. I jakby na tych balsamach do ciała bazuję. Moja skóra wymaga nawilżenia 24 godziny na dobę. Mało tego, po każdym prysznicu, czy to rano, czy wieczorem, czy jeszcze w międzyczasie, jak jest upał i wskoczę pod prysznic, muszę się cała nakremować, jest to niesamowicie uciążliwe i szukam bardzo długo takiego kosmetyku, który mnie zaspokoi i pomimo tego, że to jest kosmetyk typowo do nawilżenia, do pielęgnacji, fantastycznie pachnie, fantastycznie się go nakłada, bo nie zostawia takiego filmu tłustego, natomiast no, nie zaspokaja mnie, jeżeli chodzi o nawilżenie, natomiast pokazuję Wam go w moich Like It, ponieważ kocham ten zapach. I teraz słuchajcie, dostałam jeszcze dwa inne zapachy. Tutaj mamy jeżynę i malinę, a tutaj jest liczy i rambutan. I te kosmetyki właśnie w tym momencie, słuchajcie, otwieram, żeby powiedzieć Wam, jak pachną. Dostaliśmy tu tylko niestety próbki. Szkoda, że na nim. No słuchajcie, jeżyna i malina pachną cudownie. Cukierkowo, ale jeżynę chyba mocniej czuć niż malinę, co daje takiej pikanterii. Bardzo fajny zapach. I tutaj otwieramy liczy i rambutan. I uwaga, uwaga, już powiem Wam, jak pachnie. W ogóle nie ma to jak mówienie w filmiku, jak co pachnie. Wyobraźcie, zamknijcie oczy sobie, wyobraźcie ten zapach. Okej? Okej. I zbliżony do róży zapach. To nie, bo kwiaty to nie moje klimaty. Zdecydowanie bardziej mi podchodzi ten z maliną i jeżyną, bo jeżyny dużo bardziej czuć. Ale generalnie chyba pozostanę przy tym i najbardziej mi się podoba ta oliwka. No dobrze, no to pierwszy kosmetyk mamy. Druga sprawa. Słuchajcie, wróciłam ostatnio do źródeł. Długi czas szukałam maskary, która mnie zadowoli, która zaspokoi moje oczekiwania. I oczywiście testowałam po prostu masakrę. Tak strasznie dużo różnych jakichś maskar. Zresztą... Nie będę Wam tego pokazywać. No mam, nie wiem, czy kojarzycie te saszetki z Inglota, takie małe, kwadratowe saszetki, które są puste, można je sobie dokupić. Ja oczywiście tak segreguję kosmetyki właśnie, żeby to wszystko mieć poukładane i w jednej mam maskary i ona jest zapełniona po brzegi, bo testowałam i z Armaniego, i z Diora, i ze Estée Laudera, i z Lancoma, i w ogóle po prostu ze wszystkich firm chyba mi znanych testowałam te maskary i
kurczę, no i w pewnym momencie mówię, nie, dość, dość, wystarczy, wracamy do źródeł. Colossal Volume Express z firmy Maybelline. To jest ten klasyk, który ja kocham, uwielbiam i ja do tej maskary będę wracać po tysiąckroć. To jest wersja Extreme Black, czyli najbardziej czarna z czarnych, a to jest wersja wodoodporna, waterproof, która bardzo fajnie mi służy, jeżeli chodzi o makijaże ślubne. Zademonstruję Wam szczoteczkę. Ta w ogóle wodoodporna jest straszna. Jest straszna, kochani, ponieważ jej się nie da zmyć. Szczotka wygląda w ten sposób, jest dość gęsta, ma mocne szczeciny, nie skleja rzęs, ładnie, pięknie je rozczesuje. Cudowny kosmetyk, polecam z czystym sumieniem. I ostatni, który też bardzo lubię kosmetyk, który przetestowałam ostatnio i który używam dość często, dlatego jest taki brudny. Musicie mi wybaczyć to. To jest, słuchajcie, z Inglota Face and Body Illuminator. To jest kosmetyk, który daje nam poświatę. On jest cudowny też do makijaży ślubnych. Jeżeli któraś z pań ślubnych jest w typie wiosennym, to jak najbardziej takie wykończenie można jej dać. Czyli świeci się nam ta część nie jakoś agresywnie, nie są to mega drobinki. To jest taka iluminacja, bardzo mi się podoba ten kosmetyk. Nie kosztuje on dużo, bo to jest granica tam 30 kilku złotych. Wystarcza na długo, to jest opakowanie 15 ml, ja go mam już dosyć długo. Kupiłam go przed sezonem ślubnym, no i zostało zużyte tyle. Sama na siebie też go stosuję, ponieważ ja jestem w typie kontrastowej wiosny, która lubi jakieś tam właśnie błyszczenia, rozświetlacze, tego typu rzeczy. I dzisiaj też mam dane go na skórę, czyli jakby tą fazę tego naszego trójkąta rozświetliłam. Wygląda to przepięknie. Ja ubóstwiam ten efekt. No i co? No to tak, no to są te moje trzy ulubione rzeczy z tego miesiąca, które Wam chciałam zademonstrować. To tyle. Dziękuję Wam, kochani, bardzo serdecznie i zapraszam do kolejnego bloku Like It. Do zobaczenia.